wszyscy goście już nas opuścili, w takim razie możemy już przystąpić do naszych działań. Witam wszystkich Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu radnych Państwa Sołtysów, zaproszonych gości. Szanowni Państwo, otwieram obrady 26. sesji Rady Gminy Stary Białej. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, dwóch naszych kolegów się spóźni. Będą troszeczkę później, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, dostaliście informacje na temat porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciał wprowadzić jakieś zmiany do porządku obrad? Proszę bardzo, panu burmistrzu. Szanowni Państwo, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów, mianowicie po punkcie 19 jeszcze punkt 20, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie czynności związanych z nabyciem przez gminę Białki położonej w gminie Białka. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pierwszy zgody na wykonanie partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach obszaru funkcji danego miasta Polska powołanego na potrzeby tak zwanego LIBY, regionalnego zbliżenia terytorialnego. Ta sprawa związana już z projektowaniem tej perspektywy unijnej 2014-2020 i szczegółowe Państwo wyjaśnili, to co wybierze, a nie jest to dla nas sprawa, o której istotna, że 7 stycznia musimy złożyć wstępne przymiarki do skarby o nas 2014-2020. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze może chciał wprowadzić jakieś zmiany do porządku obrad? Widzę, w związku z tym przegłosujemy. To jest za wprowadzeniem punktów zgłoszonych przez pana burmistrza do porządku obrad. Proszę podniesienia ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Również nie. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku obrad dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, dostaliście również protokół z obrad poprzedniej sesji. Kolega radny Rutkowski zgłosił słuszną zresztą poprawkę, taki błąd, powiedziałbym, drukarski. Po prostu w punkcie, gdzie jest odpowiedź na odnośnie planu działania KOKiS i spółki gospodarka komunalna Stara Biała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2013 rok. Po prostu pomyłka, nie na 2013, tylko na 2014 rok. To jest no, takie troszeczkę. Rzeczywiście świadczy to o uważnym czytaniu protokołu przez przynajmniej kolegę radnego, no, ale takie rzeczy się zdarzają. Także bardzo to wprowadzamy. To po prostu ta zmiana bezwzględnie zostaje wprowadzona. Poza tym nie miałem żadnych innych uwag odnośnie protokołu. W takim razie przegłosujemy, kto jest za przyjęciem protokołu do zakończenia sesji. Oczywiście po zmianie tego roku 2013 na 2014. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Przy jednym głosie wstrzymującym protokół został przyjęty. Przechodzimy w takim razie do punktu numer 4. Sprawozdanie wójta gminy o pracach w okresie między sesjami. Bardzo proszę pana wójta o zreferowanie tego. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, w ostatnim okresie tak naprawdę zajmowaliśmy się przede wszystkim zakończeniem inwestycji, które były realizowane w 2013 roku. No i tutaj chcę się pochwalić, bo część z Państwa z oczywistych względów na tym spotkaniu była. Mianowicie 5 grudnia została oficjalnie przez pana wojewodę mazowieckiego otwarta nasza droga. W zasadzie są dwie drogi, ale mówimy, jak
symbolicznie o jednej drodze, mianowicie Schetynówka. Dzisiaj możemy Państwu powiedzieć, że wszystkie pieniądze, które były tutaj dotacje zarówno ze strony Urzędu Mazowieckiego, jak i Starosty Polskiego, czyli 3 miliony złotych dotacji z województwa mazowieckiego, z Urzędu Wojewódzkiego, czyli tak naprawdę z budżetu państwa i 30 złotych z budżetu powiatu polskiego wpłynęła i tak naprawdę tą sprawę możemy już, w zasadzie jest rozliczona, to prawda jeszcze tam trwają, być może dzisiaj do końca roku będą trwały czy do świąt, w zasadzie jakieś takie roboty kosmetyczne związane z dodatkowymi zjazdami przede wszystkim, bo jest tam sporo dodatkowych zjazdów, które w międzyczasie zostały zgłoszone, bądź już wynikały z podziału, które się pojawiły po zatwierdzeniu projektu budowlanego, ale te prace tak naprawdę do świąt powinny się zakończyć, także musimy robić tą inwestycję, jak gdyby spisować, no i to jest tutaj, no, ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo w ciągu naprawdę pół roku zrobiliśmy, proszę Państwa, 7 kilometrów bardzo porządnej drogi. Wojewoda to też potwierdzał na spotkaniu. To jest największe dofinansowanie dla gminy w całym województwie mazowieckim. Największe dofinansowanie dla gminy w całym województwie mazowieckim, bo jest chyba jeden powiat gdzieś po tamtej stronie Warszawy, czy gdzieś były w Radomskim, który dostał też dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych, ale gminy nie ma. No i wojewoda również podkreślał, to też należy zaznaczyć, że jest to na terenie gminy Sarabiała druga Schetynówka, czyli w sumie wybudowaliśmy prawie 10 km dróg gminnych w ramach tego programu rządowego, co należy powiedzmy, biorąc pod uwagę, że w zasadzie program się kończy, że jest wygaszany, bo z roku na rok jest coraz mniej pieniędzy tak naprawdę dostanie się do niego już będzie dla nas sprawą bardzo trudną, tym bardziej, że po prostu nie mamy takich dróg, które by właśnie powodowały taki rozwój, czy łączyły jakieś, tak jak w tym przypadku, Schetynówki drogi, trzy drogi wojewódzkie i jedną drogę powiatową. Mieliśmy w tym roku składany wniosek o budowę drogi gminnej właśnie w Nowym Trzebowie, czy łączącą drogę powiatową z drogą krajową, co prawda, no ale to jest typowo rolniczym terenie i ta droga została sklasyfikowana na poniżej setki, czyli gdzieś tam w środku stawki, bo wniosków było około 200, a do realizacji wniosków chyba zostało zakwalifikowanych, nie wiem, 11 albo 12. Czyli to jak gdyby świadczy o tym, że akurat zaprojektowanie tej drogi i jak gdyby dwukrotnie się staraliśmy do tego programu włączyć. Udało nam się w tym roku. Trafiliśmy na przyzwoitego wykonawcę, co też była istotna sprawa. Myślę, że gdyby to była inna firma, mielibyśmy większe problemy. Tutaj również to podkreślaliśmy na tym otwarciu, że Werner Lipto również jako spółka tutaj się sprawiła. Zresztą robili tylko u nas Schetynówkę, bo robili też tego sobie na terenie gminy Grudzeń jest połączenie tutaj z drogą w Wojewodzie, również Karol Zdebna robiło tą Schetynówkę. Także to jak gdyby kończy się temat Schetynówki, w tym roku, w przyszłym roku nie będziemy o tym mówić, bo ten temat jest zakończony, ale myślę, że wszyscy możemy być z tego naprawdę nie tyle zadowoleni, nie tylko zadowoleni, ale i również udało nam się wspólnie to przedsięwzięcie przeprowadzić i to myślę, że ze sporym sukcesem. Również kończymy te zadania, które były zaplanowane, czyli sieć wodociągową i kanalizacyjną. To jest taki drugi etap tego wniosku, który realizujemy poprzez dotację z programu rozwoju obszarów wiejskich z osi trzeciej podstawowej usługi dla ludności, czyli gospodarka wodna. Rozliczamy, to będziemy składać wniosek o płatność. Również został złożony wniosek o płatność nad
budowę drogi w Gryfinie z tym ciągiem pierwszym. Rozliczamy w tej chwili budowę tego parku, zespołu parkowego, rekreacyjnego sportowego, bo taka się nazywa w Nowych Podoszczelicach. No tam pozostało na wiosnę do posiania trawa, tak powiem, z tym zmykał, potem my już nie chcieliśmy, żeby to trawę siał, bo sianie trawy gdzieś tam już po połowie października jest problematyczne, bo ona potem, co prawda być może by zeszła w tym roku, bo pogoda była dobra, ale potem trochę to było tak, że lepiej niech się wszystko tam ulegnie, jak powinno być i wiosną, powiedzmy, to uzupełnimy, ale już jest uzupełnienie, więc nie mając żadnego wpływu na zakończenie tej inwestycji. Również będziemy to rozliczać, składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jak Państwo wiecie, ta inwestycja jest dotowana. Pozostałe to już omawiałem na poprzednich posiedzeniach, tam nie będziemy do tego wracać. Te wszystkie jakieś tam drobne sprawy projektowe, które były, one są w dużej części na ukończeniu, być może jakieś tam rzeczy padną do przyszłego roku, ale generalnie nie ma tutaj żadnych problemów, żeby te inwestycje, które są zaplanowane i będą przyjęte w projekcie budżetu, znaczy budżecie na przyszły rok, żeby były bez problemów realizowane. Podpisaliśmy aneks do umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym, czyli dotyczyło to przerzucenia na przyszły rok tej inwestycji związanej przebudową skrzyżowania drogi powiatowej z drogą do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ponieważ tam ta procedura uzyskiwania pozwolenia budowy się przedłużyła i tego żeśmy nie zrealizowali. Także to przerzucamy do realizacji w 2014 roku, co znalazło tutaj odzwierciedlenie również w porządku obrad, otrzymuje odpowiednie uchwały w tej sprawie. W zasadzie zakończyliśmy projektowanie przejścia przez miejscowość Kamionki z chodnikiem przy drodze powiatowej, bo to też jest do realizacji w przyszłym roku. No tam tutaj w porozumieniu z zarządem powiatowym, dróg powiatowych zrezygnowaliśmy z budowy zatok autobusowych, ponieważ tam trzeba kolejny dróg wykupować, to stanowi pewnie problem. Tym bardziej, że zarząd dróg powiatowych wtedy stwierdził, że przy takim natężeniu komunikacji autobusowej nie ma aż takiego uzasadnienia, żeby tam budować zatoki. Także ograniczymy się do samego przejścia z chodnikiem. No będziemy musieli tam wejść, pozyskać od dwóch nieruchomości trochę gruntu, ponieważ no nie dało się tego zrobić już zupełnie poza w ramach pasa drogowego istniejącego. Także mam nadzieję, że to jest tam jakieś minimalne wejście gdzieś na szerokość około 1 metra. Myślę, że będzie z tym problemu. I również chciałem być może to, o czym wspomniałem Państwu przy wniosku wprowadzenie do porządku obrad właśnie tej uchwały związane z tym rytmem. Otóż to są tak naprawdę działamy w tej chwili cały czas na projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Bo gdy kończymy to kolejną perspektywę unijną, czyli 7-13, zaczyna się kolejna perspektywa 14-20, ale jeszcze nie ma RPO na zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski. To prawdopodobnie się pojawi dopiero gdzieś w połowie przyszłego roku. Ale już w tej chwili zaczęły się pewne prace i właśnie regionalny instrument terytorialny, to jest coś takiego, że nowej perspektywy unijnej tak naprawdę pojedyncza gmina, tym bardziej gmina wiejska, w zasadzie nie ma szans na otrzymanie wsparcia, ponieważ te programy są opracowane w ten sposób, że mają jakby rozwiązywać problemy szersze niż tylko dotyczące jednej gminy czy jednego miasta. Czyli tak naprawdę miasto Płock również samo nie jest w stanie z tych pieniędzy skorzystać. W tej chwili budujemy taki obszar funkcjonalny miasta Płocka. Próby podjęte wcześniej polegały na stworzeniu takiego obszaru składającego się z
w zasadzie z czterech powiatów, czyli z powiatu sierpeckiego, płockiego, ziemskiego, igorskiego, gostyńskiego. Ale oczywiście zaraz, jak to w Polsce bywa, są ambicje, a dlaczego sierp ma być z Płockiem, no sierp to też miasto i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, jak gdyby te no, rozmowy trwają, natomiast podejrzewam, że będzie bardzo trudno stworzyć taki duży obszar funkcjonalny, ponieważ w województwie mazowieckim stworzono 5 tak zwanych obszarów regionalnych. To jest tylko zgromadzonych wokół byłych miast wojewódzkich, czyli Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Ciechan. I w ramach tych obszarów trzeba zbudować obszar funkcjonalny, w którym wspólnie gminy z tymi miastami regionalnymi będą się ubiegać o jakieś inwestycje, no, które poprawią nie wiem, dostępność terenu przemysłowych czy w ogóle życie na tym terenie. Ale nie gmina Stara Biała, nie gmina Słupno, nie gmina Płock, ale po prostu obszar funkcjonalny składający się z większej części niż tylko powiedzmy takie miasto jak Płock. Taki obszar funkcjonalny w ograniczonym zakresie teraz tworzymy, to znaczy gminy okalające tak naprawdę miasto Płock plus Wyszogród, no bo to jako jedyne miasto, które zostało wtedy poza tym obszarem funkcjonalnym, czyli to jest Stara Biała, Radzanowo, Słupno i Wyszogród po tej stronie Wisły, Nowodolin, Łącz i Gąbin i po tamtej stronie Wisły. To jest właśnie taka tutaj uchwała, którą będziemy prosić Państwa, żebyście Państwo podjęli, że w ramach tego obszaru funkcjonalnego będziemy składać wniosek, taki bardzo mocno wstępny wniosek do tego regionalnego instrumentu terytorialnego, który musimy złożyć już do 7 stycznia przyszłego roku. To tak w skrócie, to tam zajmuje trochę czasu, ponieważ to jest troszeczkę taka praca abstrakcyjna, bo trzeba to wymyśleć pewne rzeczy, które by pasowały tak przynajmniej nawet na zewnictwie, żeby tą nomenklaturę po prostu na zewnictwo używać taka, jaka jest już w regionalnym programie operacyjnym, czyli troszeczkę dopisać i po polsku. No niestety tak te programy przez tych naszych uczonych są skonstruowane, żeby po prostu prosty człowiek niewiele z tego będzie znał i niestety chodzi to o to, żeby pewnie firmy konsumentowe na tym zarabiały sporo pieniędzy. I jak powiedzmy program operacyjny regionu LPO na 2007-2013 był też bardzo trudnym językiem napisany, to LPO, czy projekt w tej chwili LPO na 14-20 to napisany już jest nie po polsku. Moim zdaniem, po prostu jest to troszeczkę rzecz niezrozumiała, ale naprawdę trzeba mieć dużo wiedzy, dużo doświadczenia, żeby powiedzmy po przekartkowaniu, a to nie jest dokument powiedzmy 5-stronicowy, to jest dokument chyba 150 stron. Żeby to po prostu, tak powiem, znaleźć na swoim terenie inwestycję, którą można wpisać i jednocześnie to potem obronić na etapie oceny i na etapie potem weryfikacji uzyskiwania tych wskaźników, które będą zawarte w wniosku. No ale musimy po prostu się w to wpisywać i tak powiem zabiegać. Czy to coś z tego będzie, czy nie, no to jest moim zdaniem szanse są niewielkie, ponieważ na każde z tych miast regionalnych, czy na każdy obszar funkcjonalny przypada po 100 parę milionów złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to powiem Państwu taką rzecz, że miasto w tej chwili przekazało teren, bo jesteśmy na w kontakcie, na budowę części obwodnicy Płocka, czyli tak naprawdę od tego ronda przy Wyszogrodzkiej do obwody Szerwa. Inwestycja objęła na 35 milionów złotych. I to są takie
Czyli cała obwodnica Płocka, powiedzmy, od ta północno-zachodnia, czyli ta mała obwodnica od Roda, od tego Dworna Wyszogrodzkiej do Zbielickiego, to będzie kosztować ponad 200 milionów złotych. To mówimy o takich pieniądzach, natomiast w tym rycie jest powiedzmy kwota ponad 100 milionów złotych. I z tego jest nam powiedzmy no, miasto Płock jako ten lider tego porozumienia no, zgarnie, jeżeli by się udało przepracować grot i środków, ale tym gminom wtedy też coś będzie musiało skapać, no, bo inaczej to nie będzie. W związku z tym, no, co my zamierzamy w tym zrobić? Otóż tam zamierzamy wpisek, bo to jeszcze oczywiście cały czas się zmienia, wczoraj było inaczej, dzisiaj rano się jest inaczej, pewnie po powodu jak tutaj skończymy sesję, już będzie inaczej, prawda? To nie tylko wynika z tego, co my tutaj mamy, a również te informacje, które przychodzą z ministerstwem regionalnego, czy z urzędu marszałkowskiego. Bo to się wszystko powiedzmy, ten cały czas też projekt regionalny RPO 1420 i on się codziennie po prostu ulega pewnym modyfikacjom, bo ludzie nad tym pracują, ale myślimy tutaj o wpisaniu się w tą taką gospodarkę niskoemisyjną, czyli po prostu namówić mieszkańców Maszewa i Pilna, żeby jeździli rowerami zamiast samochodami. Czy tam przy tej drodze, jak gdyby powielamy ten projekt budowy ścieżki rowerowej na długości około 7 km, no bo to się idealnie wpisuje ścieżkę rowerową, która będzie w kierunku Płocka, ulica Szpitalna i tam powiedzmy cała ta Sobótka i tak dalej, no bo to się musi wiąże, tak? No i chcemy też po prostu tutaj zbudować, nie wiem, drogi, które by zwiększyły dostępność tych terenów przemysłowych na terenie Nowej Białej i Maszewa Dużego, bo to bezpośrednio przylega też do Płocka, jak gdyby się to, te tereny się tutaj łączą, jak gdyby ta obwodnica północno-zachodnia będzie miała jak gdyby również dalszy ciąg na terenie gminy Starej. To ogólnie po prostu chcemy do tego rytu wpisać. Jakie będą dalsze kroki? Trudno mi powiedzieć. Odniesienie do RPO na 2013-2013 to jest takie, że ten rynek to jest taki powiedzmy odpowiedni projektu kluczowy. Czyli mniej więcej, ale to w dużym skrócie myślowym. Czyli po prostu jeżeli ten rynek jak gdyby przeforsujemy przez te wszystkie instytucje oceniające, to mamy wtedy pieniądze bez konieczności składania uczestniczenia w konkursach, prawda? Czyli jak gdyby są to pieniądze zapisane i możemy swobodnie do roku 2020 swoje inwestycje realizować. Ale co mówię, to jest bardzo, bardzo duży skutek, myślę, że bo to tak RPO aktualnie obowiązujące i RPO te projektowane to są naprawdę dwa skrajnie od siebie różne dokumenty. To tyle. Bo nie będę Państwa zaglądać tymi sprawami inwestycyjnymi, bo to są skomplikowane rzeczy. Sami się tego dopiero utrzymywać, pewnie ten mój przekaz nie ma, ale niestety teraz tak nie jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za sprawozdanie. Proszę bardzo, czy są pytania do sprawozdania? Proszę pan na radny Rudkowski. Panie przewodniczący, panie wójcie, radni, ja chciałbym się dopytać, bo tym tam nie usłyszałem, jak się dzieje, co się dzieje z tymi naszymi bitaczami, bo miały one stanąć do końca roku, czy one staną i jak to wygląda ta sprawa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciał z Państwa? Nie widzę, poproszę pana Wójta na wyjaśnienie panu radnemu. Witacze mamy zmontowane, czekają na montaż, tylko po prostu jesteśmy cały czas na etapie, że tak powiem, uzgadniania miejsc ich lokalizacji, ponieważ albo to jest problem z zakładem energetycznym, bo jest blisko linia, to jest jakaś tam budowa, która ma swoją wysokość, w związku z tym musimy to uzgodnić z zakładem, no bo takie są wymagania
architekt, który w starostwie. W większości przypadków musimy to jednak, to też jest takie nowum, uzgadniać to na zespole uzgadniania dokumentacji, tej pory nie było z tych problemów. Także to po prostu te 5 lokalizacji, które tutaj były wymieniane na poprzednio, są uzgadniane, tam różne uwagi, no, pewne modyfikacje tam musimy wykonywać, ale to jak tylko będziemy to formalnie mieli już to, wtedy będziemy gotowe. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś chciał jeszcze jakieś pytanie do sprawozdania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu numer 5. Sprawozdanie przewodniczącej komisji o pracach między sesjami. Bardzo proszę panu przewodniczącego o zreferowanie tego. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu.
Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa po pierwszym dniu sesyjnym obradowała w dniu 12 grudnia bieżącego roku. Tematyką posiedzenia było analiza projektu budżetu na rok 2014 oraz opracowanie planu komisji na rok 2014. W sprawie budżetu na rok 2014 komisja zapoznała się z wnioskami pani Sołtys i Anny Płota z następującymi wnioskami. Budowa brakującej części budynku wzdłuż ulicy Nowa Biała Mańkowo, wchodzenie drogi gruntowej łączącej Nową Białą z Maszewem Dużym, wchodzenie drogi gruntowej pod spodem drogi Nową Białą Mańkowo wchodzącej z nowego osiedla, uszczelnienie przepustu, progu, wchodzenie spodem na drogę Nowa Biała Mańkowo. Punkt 1 to właściwie są zadania inwestycyjne, on raczej nie ujrzy światła dziennego w przyszłym budżecie, natomiast punkty pozostałe 2, 3, 4 będą realizowane z bieżących dat. To jest konserwacja, także to jest to bieżący podatek, który będzie robione. A zaznaczam jeszcze jedną sprawę, że w komisji uczestniczyło 4 radnych, co stanowiło kworum. Następnie z rejonu Proboszczewic padły następujące wnioski odnośnie budżetu, a mianowicie wprowadzenie do budżetu na rok 2014 wdrożenie budowy ulicy Modrzewiowej i opracowanie dokumentacji lub osiedlu nad Wierzbicą. Te wnioski zostały przegłosowane. Wziął udział 4 członków komisji, 3 w ich głosowania, 3 radnych było przeciw tym wnioskom, 1 radny był za. Tu jest ja tak mówię, komisja odrzuciła wnioski radnego Stowarzyszenia. Następnie przegłosowaliśmy projekt budżetu na rok 2014. No i wynik głosowania był następujący. Za projektem było 3 radnych, przeciw 1 głos, przeciwko 1 głos. Komisja większością głosów zaopiniowała wniosek budżetu na projekt budżetu na przyszły rok pozytywnie. W sprawach różnych postępujące problemy poruszaliśmy. Problem dostępu do nieruchomości na Mańkowie po północnej stronie drogi chodzi o tą drogę do byłej Holandii. Po prostu musimy się tą drogą zająć, żeby tam to ludziom udostępnić dojazd do posesji. To jest temat na przyszły rok, może na następny. Zobaczymy. I jeszcze w sprawach różnych propozycja padła z Proboszczewic o zabudowanie poręczy przy nowych schodach do parku w Nowych Proboszczewicach. No i problem oświetlenia publicznego. Brakujące lampy, znaczy nikt się nie świecą. W Pyszynie koło remizy, na drodze wojewódzkiej w miejscowości Maszewo i Wilno świeci się jedna lampa, w Wilnie kolejna. Te wnioski są na ręce wójta złożone. Omawialiśmy również sprawy projektu UFO na dzisiejszą sesję. Nie będę tego odczytywał, bo to jest dobry nikt nie sprawdzi w czasie naszego dzisiejszego programu. Komisja przyjęła plan pracy na rok następny. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w dniu 21 stycznia. Kolejne w drugi wtorek każdego miesiąca. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W związku z tym, że nie ma przewodniczącego polityki społecznej, zobowiązał mnie do tego, żebym ja przedstawił to, więc w tej chwili to czyni. Komisja Polityki Społecznej spotkała się 10 grudnia 2013 roku. Początkiem posiedzenia były otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, analiza projektu budżetu gminy na 2014 rok, opracowanie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 rok i sprawy różne. Przede wszystkim omawialiśmy projekt uchwały budżetowej. Wcześniej dostaliśmy projekt tej uchwały, żeśmy rozmawiali na temat tej uchwały i opinia komisji jest Komisja Polityki Społecznej po przeprowadzeniu dyskusji jednogłośnie 4 głosami za, pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2014 rok. Opinia Komisji Polityki Społecznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Również ustaliliśmy plan pracy na 2014 rok jednogłośnie. Komisja przyjęła ten plan pracy. Natomiast w sprawach różnych poruszono następujące zagadnienia.
Pan burmistrz omówił projekt uchwał w sprawie wielokrotnego programu gospodarowania mieszkaniem z zasobem gminy Stara Biała w latach 2014-2018. W sprawach określenia trybu i szczegółowy kryterium oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniem gospodarki komunalnej Stara Biała spółka z o.o. na lata 2016-2017. Komisja również wypowiedziała się przeciw popieraniu inicjatywy zawartej w uchwale nr 24 Rady Powiatu Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku. Chodzi o tą uchwałę, jaką Państwu czytałem. W sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu za planem o zmianę ustawy kodek wyborczy w zakresie wprowadzenia do mandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP 460 okręgach mandatowych. To by było tyle z tego posiedzenia, na tym posiedzeniu zakończone. Proszę bardzo, czy są pytania do sprawozdań komisji? W takim razie przechodzimy do punktu numer 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę. Koniec roku, czy byliśmy mieli wszystko załatwione? O, jest pan przewodniczący Kajkowski, proszę bardzo. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Panie Poradni, Opisi. Panie Wójcie, ja będę troszeczkę nadal drążył ten temat proszewi tego gazu. Wiem, że to może już jest przyszybko, ale jako są posunięte te sprawy projektowe. Coś wspominam, że tam pod koniec roku będzie coś więcej wiadomo. To by było wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę. Kto z Państwa? Pan Radny Rutkowski, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, drodzy Radni, drodzy Sołtysi. Ja bym chciał się tylko zapytać w kilku zdaniach. Czy został już wyznaczony punkt odbioru selektywnego śmieci, bo taki powinien być na terenie gminy Starej Białej, żeby mieszkańcy mogli składować tam wielogabarytowe, powiedzmy, te śmieci, czy tam elektroniczne. Czy jest taki punkt w naszej gminie dla mieszkańców? I też chciałbym drugie takie pytanie zapytać się, czy zostało wystosowane pismo do Zakładu Energetycznego, bo tak jak wcześniej na sesji to poruszałem wcześniejszej, no jest jakiś tam uciążliwość na mieszkańców Bronowa Zalesia przy panu Jakubowskim, bo z druty zawadzają konary, następuje wyładowanie i po prostu nie ma prądu przez kilka, powiedzmy, czy tam kilka godzin, a to teraz w miesiącach zimowych jest uciążliwe, a nawet wręcz szkodliwe dla, co może spowodować zniszczenie urządzeń typowo elektronicznych. Czy zostało takie pismo wystosowane, bo Zakład Energetyczny tutaj na prośby mieszkańców odmawiał negatywnie. Nic nie można było w tym kierunku zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Dobrowski. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Proszę korzystać z nagłośnienia. Na rano. Dziękuję za ten park w Proboszczewicach. Bardzo ładnie wygląda. Chciałem się spytać teraz, kiedy zapalą się tam te światełka u nas, bo to będzie efekt piękny, naprawdę. I jeszcze jedna rzecz. Będziemy chodzić o te bagiety, to wiemy, że te bagiety są jedne. I spływa woda z tej góry i ona jest, znajduje się na tych chodnikach. I teraz tam jakby było jakieś odprowadzenie i tam rondo jest nazwane zalane, jakby jakieś odprowadzenie było do tej piesnicy. Bo jak zimy, to będzie naprawdę bardzo śliczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Moderacki. Ja tu się chciałem spytać, bo rozmawialiśmy na komisji odnośnie tej drogi w Mańkowie w stronę Polarniczy.
czy mam rozumieć, że tak mogę przekazać mieszkańcom, którzy mnie będą pytać, że w inwestycjach na przyszły rok umieścimy przynajmniej projektowanie tej drogi, aby po prostu te sprawy prawne uregulować i aby zadziałała ta nasza ustawa i żebyśmy mogli z prawną stronę, z tą drogą zrobić w porządku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z Państwa chciał jeszcze? W związku z tym poproszę pana Wójta o ustosunkowanie się do tych interpelacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, więc tak, jeśli chodzi o pracę w Nowej Proboszczyku, tak, to co wiem na dzisiaj, jest taka sytuacja, że w spółkach, które no, w ramach PGNiG zajmują się budową sieci rozdzielczych, czyli średniego napięcia, ciśnienia, przepraszam, i przyłączają nieruchomości do gazu, czy obiektów do gazu, nastąpiła w tej chwili kolejna restrukturyzacja, jest ich tam, nie wiem, kilkunastu czy kilku, tego Państwu nie powiem, to nie jest to istotne, spółek, które były na terenie Polski, zrobiono w tej chwili jedną spółkę, taką dystrybucyjną. Dla nas ten zakład jest tam cały czas w Ciechanowie i na dzisiejszy tyle, że po prostu ta inwestycja budowy gazu w Nowoszczelicach i do Beklimaty, tam jeszcze jest jakaś jedna firma, która jest zainteresowana zużyciem dużej ilości gazu, jest wpisany do inwestycji na lata 14-16. Jest już pani inwestycyjny, to jest już duża sprawa, przy czym zmieniła się koncepcja, nie będą tutaj ciągnąć tego gazu od Białej, tylko będą budować nową stację redukcyjno-pomiarową w tym miejscu, która była planowana w ramach naszej koncepcji gazyfikacji, która została Biała, czyli od tego gazociągu, który biegnie od Gronowa Zalesie do Siemca. Tam w rejonie gdzieś Elewaru będzie budowana stacja redukcyjno-pomiarowa i z tamtej stacji będą rozprowadzane sieci rozdzielcze. Czyli to sprawa jest, powiedzmy, no, jak gdyby cały czas realność tego przedsięwzięcia się przybliża. Rozmawialiśmy o tej sprawie dokładnie gdzieś, ja nie wiem, że dwa tygodnie temu z panem z gazowni, bo jeszcze tam parę rzeczy w tej sprawie żeśmy uszczegóławiali. Także no, jeżeli to mają, tak jak powiedziane, że jeżeli mają to panie inwestycyjne, będą przystępować do projektowania. Aczkolwiek, no, zawsze się może też takiego wydarzyć, że w połowie roku nastąpi następna jakaś tam zmiana układu właścicielskiego i po prostu zmieni się koncepcja, zmienią się plany finansowe. Ale jest ta inwestycja wpisana w plany inwestycyjne. No to już jest moim zdaniem duży postęp. Bo przynajmniej ten temat już tam się u nich tak powiem, że konkuje. Natomiast no, nie można powiedzieć, że to jest sprawa realna na 2014 rok. Myślę, że jest to sprawa realna, powiedzmy, w latach 15-16. Myślę, że to ten rok 2015 jest, bo już sama budowa sieci rozdzielczej to jest naprawdę sprawa bardzo prosta i nie skomplikowana, ale dojście do pozwolenia na budowę, do uzgodnienia wszystkich tych właśnie spraw własnościowych, uzgodnień, wejścia w teren i tak dalej. No to jest najbardziej sprawa kłopotliwa, bo potem to już jest jak gdyby nie jest to, jest to technicznie dosyć prosta sprawa. Punkt selektywnego zagospodarowania. Nie chcę tutaj trochę tak wprowadzać błąd, bo sam akurat nie jestem do tego pewny, ale tak, my w ramach umowy w naszym przypadku konsorcjum Remonti Sita mamy podpisaną, w ramach tej umowy oni dwa razy w roku zbierają
wszystkie odpady, które jak gdyby nie powinny trafiać do strumienia odpadów komunalnych. Nie, odpady niebezpieczne jest inna historia. Elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe, bo to są, jak gdyby one należą do odpadów komunalnych, odpady niebezpieczne to jest zupełnie, to nie jest strumień odpadów komunalnych. Natomiast możemy to po prostu, dwa razy w roku, jedna ta zbiórka już, nie wiem, w listopadzie albo w październiku była, prawda? Następna będzie w maju, prawda? Czyli dwa razy w roku te odpady zbieramy w ramach tej umowy, prawda? Czyli w ramach tej opłaty od każdego mieszkańca. Oczywiście elektrośmieci typu tam nie lodówka, komputer, telewizor można bezpłatnie zawieźć do remontiszu. No nie wiem, co to podatki wielkogabarytowe. Po prostu no musimy to sprawdzić, czy taki sposób zapisania w umowie załatwia jak gdyby problem tego selektywnego punktu zagospodarowania odpadów właśnie elektrycznych, elektronicznych i wielkogabarytowych. Ale to sprawdzę i przekażę tę informację. Co do zakładu energetycznego, proszę Państwa, po tych ostatnich wiburach po prostu zakład energetyczny tak naprawdę w ogóle się nie można z nimi dogadać. Podejrzewam, że te kobietniki też tam jeszcze nie świecą, prawda? Świecą. A przepraszam bardzo, czyli się wyrobili, bo powiedzieli, że do połowy. Ale tam była sprawa tylko procedury, bo tam tylko kwestia zalecznikowania. Również tutaj w tym przypadku proboszczowi wszystkie dokumenty zostały złożone i próbujemy się zwrócić do kogoś, kto te dokumenty trzyma, żeby to ustąpić. Tam jest tylko problem po prostu podłączenia licznika do skrzynki i koniec. Bo wszystkie dokumenty, wszystkie kable są tylko kwestia, żeby powodowie przyjechało i zamontowało licznik. Trwa to już powyżej miesiąca, ale niestety jest tym dużym. No też byśmy chcieli, żeby na Boże Narodzenie na Nowy Rok się naświeciło, ale gwarancji nie mamy żadnych, bo to tak naprawdę od nas jest niezależne. Tym bardziej, że teraz po zmianie dostawcy energii, czy niestety z energią operatorem kontakty są jeszcze gorsze po prostu, bo wyraźnie jest tutaj działanie takie, jak gdyby, że chcieliście nowego dostawcę, to macie. No, czyli tutaj, jeśli pamiętam ten temat, tych drzew był podnoszony nie tylko w Godowie Zaleśniu, ale również i w Godowie Gmieńskim, w kilku innych miejscowościach. Sprawdzę to, bo w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, że wysyłaliśmy takie pisma do Zakładu Energetycznego, żeby te gałęzie tam po prostu zostały podcięte, no bo my nie mamy takich uprawnień. I wiem, że w niektórych przypadkach, jak tutaj też i widziałeś, Zakład Energetyczny te gałęzie przycina pod liniami. Także to sprawdzimy. To znaczy, jeszcze wracając tutaj do pana Marka Modrackiego, te Polanki, to znaczy, no nie posyłabym takiej informacji mieszkańców, że to już jest jak gdyby temat załatwiony, bo musimy tam parę jeszcze wątpliwości tutaj rozwiać. To uzgodniliśmy na komisji, że no, mamy się tym tematem zająć. No jeżeli mamy się tym tematem zająć, to jedynym tutaj rozwiązaniem jest zastosowanie tej procedury ustawowej, żeby uzyskać pozwolenie na budowę, a tym samym grunt pod drogą. Ale żeby tak zrobić, trzeba po prostu to zaprojektować. W związku z tym tam jeszcze parę takich niejasności musimy wyjaśnić. Jeżeli to się okaże, że mamy reakcję, żeby znaleźć sposób na uregulowanie tej sprawy, to po prostu musimy wprowadzić do budżetu projektowanie tej drogi, rozpocząć procedurę właśnie uzyskiwania z RIT-u. Ale to proszę jeszcze tam dać tam o świętach gdzie 2-3 tygodnie, żebyśmy byli pewni, że taki sposób postępowania załatwi ten problem. Bo rozumiem, że mamy się tym tematem zająć. Do końca nie jest to nasz problem, ale to część problemy naszych mieszkańców, w związku z tym problemy gminy, bo w jakiś sposób tego po prostu się nie da
nie da rozwiązać. Dziękuję bardzo. Proszę, czy nadal jesteśmy w interpelacjach i zapytaniach. Bardzo proszę, odbieram głos. Nie widzę, że o czym przechodzimy do punktu numer 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Biała na lata 2013-2020. Dostaliście Państwo projekt tej uchwały. Proszę o pytania. Nie widzę, to głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Biała na lata 2013-2020? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się utrzymał? Nie widzę. Pytam, że... Tak. Chciałem powiedzieć, przybył Pan Rady Wiśniewskiej, 14 głosujących. Pytam, że bardzo sam się jednogłośnie. W takim razie realizujemy punkt numer 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Stara Biała na 2013 rok. Widzicie Państwo, ile to uchwalimy uchwałę, a potem mamy zmian do samego końca roku. No ale tak to już jest. Dostaliście Państwo również projekt tej uchwały. Proszę, czy są pytania? Proszę, Pan Radny Rutkowski. Panie Przewodniczący, ja bym poprosił tutaj o Panią Skarbnik, żeby przybliżyła nam bardziej, jak to wyglądają te zmiany, bo to są już, taka kosmetyka już jest końcowa na koniec roku 2013. To poprosimy o taką bliższą, tutaj przybliżenie nam tego wszystkiego. Bardzo dziękuję. Panią Skarbnik o przedstawienie. Wszystkie te rubryczki, żeby się na koniec roku rejonowała i pan roku była i nie miała tam problemu. Nie? Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Stara Biała na 2013 rok? Proszę o podniesienie ręki do przyjęcia. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie stwierdza, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W takim razie realizujemy punkt numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Biała na lata 2014-2020. Pozwolę sobie odczytać Państwu uchwałę Rejonowej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Wójt gminy Stara Biała w załączeniu przekazuję uchwałę nr PL473/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013 roku w celu służbowego wykorzystania. Jest uchwała
i numer PL 473/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Stara Biała projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Biała na lata 2014-2012. Na podstawie artykułu 13 punkt 12, artykułu 19 ustęp 2 i artykułu 20 ustawy dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, to jest dziennik ustaw 2012 roku, pozycja 11-13 oraz artykułu 230 ustęp 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 8-8-5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 -
przewodniczący Romana Ignasiak, członkowie Agnieszka Małgorska, Ewa Ziarnowska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Stara Biała projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Biała na lata 2014-2012. Paragraf 2. Uchwała podlega opublikowaniu przez gminę Stara Biała w trybie artykułu 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Paragraf 3. Pod uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie jeszcze na podjęcie podaty doręczającej uchwały. Uzasadnienie. Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami został przekazany elektronicznie Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 18 listopada 2013 roku. Punkt 1. Wieloletnia prognoza finansowa dalej WPF spełnia wymogi konstrukcyjne określone w artykule 226 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dalej UFP. Punkt 2. Okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycję w artykule 227 UFP, to jest obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Punkt 3. Występuje wymagana w artykule 229 UFP korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Punkt 4. Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu i tak zgodnie z artykułem 242 UFP wydatki wiodące nie są wyższe niż planowane dochody wiodące, a zaciągnięcie długu następuje wyłącznie na rozchody i wydatki majątkowe. Punkt 5. W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, należy stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do podważenia realności kwot przyjętych wartości. Przedstawione objaśnienia do kategorii finansowych przyjętych w WPF korespondują z danymi liczbowymi. Punkt 6. W zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że w 2014 roku, jak i w latach objętych WPF, spełnione zostały wymogi artykułu 243 UFP z 2009 roku w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił ekscedencji uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego magister Romana Ignasiak. Tyle rejonowa izba obrachunkowa na temat tej naszej prognozy. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym. Projekt tej uchwały dostaliście Państwo razem z materiałami z projektem uchwały budżetowej. Proszę bardzo, nie ma pytań? Głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Biała na lata 2014-2020? Proszę o podniesienie rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również jest stwierdza, że uchwała została przyjęta. Nie to właśnie. W takim razie przechodzimy do punktu numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2014 rok. Również tą uchwałę dostaliśmy Państwo dużo wcześniej. Omawiana była ta uchwała
komisja, są opinie, były przedstawione opinie komisji. Czy pan wójt będzie chciał jeszcze cokolwiek powiedzieć na temat tej uchwały? Szanowni Państwo, tak jak będzie, Szanowni Państwo, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no wiem, że na komisjach była dyskusja, że większość inwestycji jest na terenie, powiedzmy, Maszewa Dużego, Maszewa Wilna, czyli w tamtym rejonie. To nie do końca tak jest, dlatego że mamy największą inwestycję, jaką mamy w tej chwili, to jest budowa przedszkola samorządowego w Kogoszczywicach, to jest koszt ponad 3 miliony złotych. No tylko, że większość jest kwota po przetargu, bo roboty, jak Państwo widzą, trwają. Ten koszt oczywiście utworzenia tego przedszkola będzie dużo wyższy, dlatego że tam nie ma jeszcze wyposażenia. No, pogoda nam sprzyja, cały czas prace budowlane trwają, zresztą tak jak przy budowie budynku zespołu szkół w Maszewie Dużym, czyli jak gdyby może się uda nadrobić pewne zaległości, które powstały tam jesienią. W przypadku przedszkola tam problemy z tym zakładem też mi się wydaje, że już jest rozwiązywany, bo zakład podjął tam już roboty. W projekcie budżetu nie proponowaliśmy żadnych tematów dotyczących projektowania nowych rzeczy. W ciągu całego roku budżetowego, a szczególnie w jego drugim półroczu, to był ten temat podejmowany na komisjach projektowania dróg osiedlowych na tym osiedlu Wierzbica, gdzie to jest osiedle ulice Mazowieckiego, Hermana, Szacherskiego, Konopnickiej, bo też ulica jest tak, Konopnickiej. I jak gdyby ten temat jest aktualny i do podjęcia, bo tutaj wychodzi nam sprawa tego manikowa, którą prawdopodobnie też trzeba będzie w ten sposób załatwić. I też była podnoszona temat, jak gdyby wisi w powietrzu, projektowanie ulicy Sportowej, ale ją trzeba połączyć z ulicą Korczaka w Maszewie Dużym. Tak gdyby te trzy rzeczy, prawdopodobnie one w pierwszym półroczu przy jakichś tam zmianach uchwały budżetowej istotnie muszą być podjęte, natomiast w tym momencie troszeczkę się ten temat wstrzymali z tego względu, że patrzymy też jak się przygotować do tej absorpcji środków z nowej perspektywy unijnej, prawda? Bo z LPO prawdopodobnie nie będzie możliwości pozyskania pieniędzy na drogi, ale będzie prawdopodobnie do pozyskania pieniędzy na drogi, budowę dróg z programu obszaru wiejskich, który dopiero się tak naprawdę rodzi. A w tych przypadkach jest również kwestia zamiarowego nazewnictwa inwestycji, jest dosyć istotna. W związku z tym, ponieważ te inwestycje i tak nie mogą być realizowane w roku przyszłym, bo ich nie ma i nie starczy na to pieniędzy. Natomiast po prostu trzeba to przygotowywać i być może pod kątem ewentualnie znalezienia pod kątem tych pieniędzy, które są ewentualnie do pobrania z nowej perspektywy unijnej. Natomiast proszę Państwa, nie możemy sobie pozwolić na ciągnięcia tych inwestycji w nieskończoność, mimo że to jest, ja rozumiem, problemy tutaj Państwa radnych, że jest to rok wyborczy, który tam i dla nas, i dla Państwa, i dla mieszkańców jest kłopotliwy, bo zawsze mieszkańcy uważają, że można więcej wyciągnąć z tego budżetu, bo to każdy będzie się starał u siebie coś tam zrobić. No ale nasze dochody niewiele przekraczają 35 milionów złotych i są, powiedzmy, w miarę solidnie wyszacowane. Być może jak dojdą te dotacje, o których tam my dzisiaj mówimy, czyli na te dwa wnioski z progu na wodociągi, dotacja na
te parki, zespoły rekreacyjno-sportowe, która spłynie w roku ubiegłym, być może te dochody to rzeczywiście zwiększą. Natomiast też nie wiem, jak się będą kształtować te ceny, ponieważ te inwestycje, które mamy zaplanowane, też są zaplanowane w bardzo oszczędnym wydaniu, także to po prostu no, rozumiem, że nie ma chęci dalszego zadłużania się, bo przez cały czas wiecie Państwo, że spłacamy ten kredyt, który zaciągnęliśmy w roku 2010. No, w tym roku go spłaciliśmy 1 000 000 zł, zostało nam jeszcze 7 milionów, czyli nasze zadłużenie jeszcze jest 7 milionów, to oczywiście jest wiele gmin, czy bardzo dużo gmin w Polsce kupiłoby te nasze wskaźnik zadłużenia, powiedzmy, ciemno, ale to jednak powiedzmy, że to 1 000 000 zł plus odsetki musimy zapłacić, to jest kredyt komercyjny jednak. Do tego mamy jakieś jeszcze kredyty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, czy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, także powiedzmy również bardzo musimy przewidzieć pieniądze. Natomiast no, kredyt można zaciągnąć wtedy, kiedy po prostu brakuje nam na dokończenie jakiejś tam inwestycji, powiedzmy zbudowanie tej inwestycji, tak, nie spowoduje jakiś tam rozwój czy kroku do przodu, to wtedy to ma sens, tak jak robiliśmy w 2010 roku, kiedy powiedzmy chodziło o wykorzystanie tych środków publicznych. Natomiast mówi się, że kredyt się skończył. Jak to powiedział, nieprawda, że kryzys się skończył, bo w Polsce kryzysu nie było, bo kryzys jest tylko tam, gdzie jest dobrobyt. W Polsce dobrobytu nie było nigdy, w związku z tym nie ma kryzysu. To cały czas jesteśmy w kryzysie. I to jest taka prawda. I no, moim zdaniem, no, no jesteśmy jednak tymi dochodami w znacznym stopniu ograniczeni, po prostu trzeba zadbać o to, żeby te dochody były większe. Za chwilę będziemy ustalać taryfy na zapłacenie wody oraz na ścieków, bo to też tam powiedzmy około 1 000 000 zł mamy w budżecie na dopłaty do wodociągu i do kanalizacji. A jeżeli to byśmy w jakiś tam sposób ograniczyli, no to wtedy to możemy to przeznaczyć na inwestycje, ale z kolei też cena wody czy ścieków, no szczególnie w sensie wody niestety trzeba uważać, dlatego że bardzo łatwo przekroczyć tą cierpą granicę, przy której powiedzmy dochodzimy do sytuacji takiej, że będzie rosło zadłużenie, ludzie będą bardzo mocno tej wody oszczędzać, to też nie jest właściwe. Czyli to też to gdzieś tam ten ośrodkowanie, żeby powiedzmy ta cena wody była w jakiś tam sposób przyjemne umiarkowanie. Na pewno to jest tak bardzo gorąca dyskusja, tak samo jak przy podatku, podatku rolnym. Natomiast to właśnie nieraz, proszę Państwa, dyskutujemy na temat tych wydatków, dochodów. W tej broszurce staraliśmy się napisać w miarę tak skrótowo zrozumiałe dla każdego człowieka. Podstawowym dochodem dla nas, proszę Państwa, jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, od zakładów pracy tak naprawdę, i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tak zwany PIT. Czyli to wskazuje kierunek rozwoju, czyli musimy po prostu pozyskiwać nowych inwestorów, którzy będą się tutaj u nas osiedlać i płacić podatek od nieruchomości. Też dbać o te osiedla, gdzie przychodzą młodzi ludzie, osiedlają się, to z reguły są ludzie jednak o jakichś tam zarobkach, przecież biedny człowiek nie będzie podejmował próby pod nazwą budowa budynku mieszkalnego, bo jego na to nie znać. I płaci podatek dochodowy, czy tak, i część tego podatku wraca do gminy. Natomiast tutaj dochód podatku rolnego to jest kwota nominalnie, czyli to, co planujemy ściągnąć, 700 000 zł, prawda? Czyli to wywołuje bardzo dużą dyskusję, a tak naprawdę jest to wpływ do budżetu prawie że symboliczny, prawie że nieistotny. Także to tutaj jak gdyby no, kierunek działania, myślę, że proszę Państwa, to nie jest takie łatwe, bo ściągnięcie inwestorów
To nie jest tylko problem odbycia naszej gminy, ale otoczenia, czyli drugie, jazdowych, tak dalej, tak dalej. Bardzo bardzo szeroki problem, ale moim zdaniem trzeba właśnie w tym kierunku zmierzyć. Tak jak moim zdaniem zmierzamy, to pozyskiwać inwestorów i zwiększać dochody gminy. Wobec zwiększenia dochodów gminy po prostu nie będziemy w stanie zwiększyć wydatków na inwestycje, bo wydatki sztywne, czyli to co mamy, do utrzymania niestety będą rosły. Jeżeli powiedzmy nie będziemy uciekać z dochodami, to po prostu w pewnym momencie ta różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi po prostu będzie wynosić 0, czyli inwestycje będą wynosić 0 złotych. Ta zasada jest po prostu. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Szanowni Państwo, sekundę, jeszcze będzie dyskusja na temat budżetu. Panie Radny Rutkowski, zgodnie z naszymi punkcikami, to pozwolę sobie odczytać. Damy teraz tę opinię Pana Wójta, teraz odczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W Warszawie z dnia 13 grudnia uchwała nr PM474 2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Stara Biała projekcie uchwały budżetowej deficycie na 2014 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykuł 19 ust. 2 i artykuł 20 ustawy dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw 2012 roku, pozycja 11-13 oraz artykuł 230 ust. 2 punkt 1 i artykuł 266 ustawy dnia 28 października 2005 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 885 z liczymi zmianami. Skład orzekającej regionalnej izby obrachunkowej w Warszawie zespół Płocki, przewodnicząca Romana Ignasiak, członkowie Agnieszka Małkowska i Ewa Dziarnowska. Uchwala co następuje, paragraf 1. Punkt 1. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez wójta gminy Stara Biała projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. Punkt 2. Opiniuje pozytywnie możliwość finansowania deficytu budżetowego ujętego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Ustęp 2 uzasadnienia. Paragraf 2. Uchwała podlega opublikowaniu przez gminę Stara Biała w trybie artykułu 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie opinii, o której mowa paragraf 1 ust. 2 uchwały. Paragraf 3 od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami, z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami. Punkt 1. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 35 milionów 110 tysięcy złotych ze szczegółowością dodziału 5 źródeł dochodów w podziale na A. Dochody bieżące w kwocie 35 milionów 101 tysięcy 357 złotych. Punkt B. Dochody majątkowe w kwocie 8 tysięcy 643. Z uwzględnieniem subwencji w wysokości 8 360 367 zł zgodnej z wielkościami przekazanymi przez ministra finansów. Punkt 2. Wydatki budżetu w wysokości 39 694 398 zł według szczegółowości dodziałów i rozdziałów z wyodrębnieniem, a wydatków bieżących w kwocie 3782 1551 zł. W ramach tych wydatków wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 1 i 2 UOMP. Obsługę długu. B. Wydatków majątkowych w kwocie 8 911 847 zł z wyodrębnieniem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 UFP.
Punkt 2. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 4 584 398 zł, który stanowi 13,05% planowanych dochodów na 2014 rok. Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu komercyjnego. Punkt 3. W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwy. Rezerwę ogólną w kwocie 276 600 zł i rezerwę celową w kwocie 83 400 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wyżej wymienione rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów. Punkt 4. W projekcie uchwały budżetowej ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 7 908 700 zł. Załącznika nr 9 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok wynika, że pod pozycją 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ujęto zadania kontynuowane, które zdaniem składu orzekającego winny znaleźć się w wieloletniej prognozie finansowej. Punkt 5. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w wysokości 1 168 000 zł. Biblioteki publicznej, Gminnej Biblioteki Publicznej Starej Białej w wysokości 185 000 zł. Niepublicznego punktu przedszkolnego Misiowy Ogródek w Mańkowie w wysokości 66 000. Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 222 tysiące zł. W załączniku do projektu uchwały budżetowej określono dotacje celowe dla podmiotów zaleczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 2 806 147 zł i niezaleczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 tysięcy zł. Punkt 7. Zachowane zostały wymogi określone w artykule 262 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Punkt 8. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem nr 57/2013 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2013 roku i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2013 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił akcentować i uchwalił. Tyle uchwała Rejonowej Izby Obrachunkowej. Teraz odczytam Państwu opinię Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała, uzgodniona na posiedzeniu Komisji w dniu 12 grudnia 2013 roku. W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie punkt 1, paragraf 6.4 uchwały nr 236, łamane przez 29 łamane 60 Rady Gminy Stara Biała dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stara Biała. Punkt 2. Opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014. Punkt 3. Opinii Komisji Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014. Komisja Budżetowa Rady Gminy Stara Biała w wyniku analizy projektu uchwały budżetowej na rok 2014 w głosowaniu, w którym wzięło udział 4 członków komisji, postanawia punkt 1. Stosunkiem głosów 3 za do 1 głosu przeciw pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Punkt 2. Przedstawić niniejszą opinię radnym Rady Gminy Stara Biała podczas obrad sesji Rady, podczas której będzie rozpatrywany projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. Podpisali członkowie Komisji Budżetowej Mariusz Kandornarowicz, przewodniczący, Władysław Mikołajczyk, członek, Marek Moderacji, członek, Stanisław Krzysztof-Wiszewski, członek. Tyle opinia naszej Komisji Budżetowej na temat budżetu. Proszę bardzo, otwieramy dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. Prosił o głos pan radny Rutkowski. Tutaj przedstawienie stanowiska wójta pan Wojtka na tyle mocno się wypowiedział i dokładnie, że możemy przyjąć, że to jest po prostu pana wójta stanowisko, czyli ten punkt w naszym, bo podpunkt powiedziałbym numer
4. Uważam, że to zostało wypełnione jeszcze wcześniej przez pana. W związku z tym przechodzimy do punktu, który jest w naszym punkcie głównym 10. Głos. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Tak jak powiedziałem, prosił o głos pan radny Rutkowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, drodzy radni, drodzy sołtysi. Ja nie miałem możliwości się odnieść do tej uchwały budżetowej z wiadomych tutaj wszystkich względów, ale chciałbym parę szczegółów tutaj odnieść się do tego, do paru szczegółów. I tak w uchwale tutaj przygotowanej budżetowej w paragrafie 10 ustęp 1 mamy zapis, że zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000 zł. Ja mam takie jedno pytanie. Dzaczego jest aż tak wysoka kwota 1 000 000 zł? Czy nie wystarczyłaby kwota 100 000 zł? Bo podejmowanie tak wysokiego upoważnienia dla wójta czy innego włodarza gminy to nie jest potrzebne w ogóle. Właśnie jeżeli cokolwiek to jest podejmowana, powiedzmy, zwoływana nadzwyczajna rada gminy i wtedy jest podejmowana i to jest normalny sposób postępowania w zawieraniu takich zobowiązań. Dalej ja bym tak samo chciał się po prostu odnieść. Dlaczego tutaj w tym budżecie nie uwzględniono żadnej formy informatyzacji obsługi Rady Gminy? Ja mówiłem, że przyniosłoby to na pewno korzyści niewymierne dla nas radnych, a także dla samej obsługi Rady przez samych pracowników, bo jednak sterowanie ileś tam dokumentów i blendowanie i powielanie to jest jakiś tam problem i także szybkość dostarczenia tych dokumentów. Także to na pewno jest niewymierna korzyść dla obsługi, tak samo dla radnych czy w sumie na samych sołtysów. I rozumiem, że to jest jakiś tam problem czy z tym wszystkim, ale to są nieduże rzędu kwoty pieniężne, które by mogły być spożytkowane na to, żeby to taką informatyzację przeprowadzić. A w sumie ona przyniosłaby oszczędności. W szeregu kilku lat na pewno była ad plus, nie ad minus. Co mi zabrakło jeszcze tutaj w tym budżecie? Mówiłem także o wprowadzeniu ryczałtu dla sołtysów. Ten problem już się dosyć dojrzewa przez kilka lat i nie wiem, czy nie wypadałoby po prostu dla sołtysów wprowadzić ryczałt, jak to otrzymują sami radni, bo praca sołtysów jest bardzo ważna. Sołtysi są nieraz niedoceniani, a muszą wykonywać różne prace niezwiązane z ich zawodem, czy z innymi rzeczami, a na rzecz mieszkańców. Czy taki sołtys przebywa na Radzie Gminy, czy jest gdzieś indziej zapraszany, jest swoją drogą, ale ryczałt powinien być wypłacany i wtedy każdy by miał swój odnośnik, że może przyjść na takie spotkanie, nie musi. Co mi zabrakło także w tym budżecie? Przede wszystkim inwestycje w małych miejscowości. Tak, tutaj z panem wiceprzewodniczącym kiedyś tam dyskutowaliśmy na ten temat, że dlaczego nie wprowadźmy budżetu drobnych kwot, powiedzmy 10-20% dla tych małych, a tylko dla dużych miejscowości i tylko dla nich. Także jeżeli nie będzie coś takiego, zawsze będą jakieś głosy i głosy takie krytyczne pod tym, w tym kierunku. Zabrakło także takiej podstawowej tutaj sztandarowej naszej dyskusjach prowadzonych kwot na meliorację, bo o meliorację, jak mówiło się, dużo
że będą w tej miejscowości, czy w innej miejscowości, od której zaczniemy, od której będziemy kończyć. Ja rozumiem, zdaję sobie sprawę, że zawsze zaczniemy od ujścia, od wylotu tych wód, bo na pewno nie będą to początki na końcach, no ale po prostu tych kwot nie ma. I też to też jest zastanawiające. Dalej, zabrakło na podstawowe tutaj kwoty sztomowych oczyszczalni biologicznych ścieków. Mówiło się też dużo, że jest ponad 60 czy tam 68 wniosków. Kwoty w budżecie jak do tej pory nie widzę. Druga, taką następną tutaj takim problemem w ogóle w naszym ustawie, uchwale budżetowej, który może zastanawiać, wręcz niepokoić, jest wzrost z roku na rok kwot, które idą na administrację. I to z tego tytułu, że jest rozrost zatrudnienia czy inny, ale kwoty z 3 milionów staczekiem wzrasta do prawie 4 milionów złotych. I to mimo wydzielenia spółki komunalnej i innych jednostek. Także tutaj jest niepokojąca ta kwota, bo za chwilę będzie to jednak poważna kwota budżetu. I ostatnim takim problemem, czy w ogóle zapytaniem jest, ile obecnie w ogóle zamierzamy płacić jako składkę, i to jest moje pytanie dla pani skarbnik, na 2014 rok dla Związku Gmin Regionu Płockiego, i to pod względem tym, co musimy podstawowo płacić, bo ja rozumiem, że należą do tego związku, musimy uiszczać opłatę, czyli tą składkę, ale także pod względem usługi, jaką ona nam wykonuje w postaci tej ustawy śmieciowej. I to chciałbym usłyszeć, bo to są dwie różne kwestie w sumie. Jaka jest, powiedzmy, ta podstawowa, jaką musimy za usługę, za śmieci, i w sumie no, to samo się nasunie, jak dużo musimy płacić na związek, żeby nam to wykonywało. To takie problemy, które tutaj wynikły w tej uchwale budżetowej, które no, same się nasuwają, a czy ktoś będzie podejmował inaczej, czy mówił, no każdy ma do tego prawo. Ja też mam prawo odnieść się do tego, mimo że niektóre rzeczy zostały ujęte. No, nie mówię, że wszystko jest wyrzucone, ale niektóre rzeczy, no zobaczymy, jak to będzie, jak się to potoczy, bo przy domowej oczyszczalni ścieków mówiliśmy dużo, ale no nie ma tej pozycji, po prostu w budżecie realnie nie ma, racji nie ma. No, zobaczymy, na jakim poziomie i jak to będzie się kształtowało, bo każdy mówi, a rolnik nie jest w stanie, bo nie zapłaci, bo tam. No tak, ale jeżeli temu rolnikowi powiemy, że on ma zapłacić, gdy dzisiaj kosztuje od 1000 do 1500 zł projekt i on ma zapłacić powiedzmy 700-800 zł, no to zobaczymy, ile tych rolników się na to zdecyduje, bo przy jednym hektarze to nie ma problemu, ale gdy mamy powiedzmy 10 hektarów, to jest z automatu od razu około 10 tysięcy. Także no nie wiem, czy to jest dobra droga do tego, żeby tą melioracje w tym kierunku zrobić. Gdy ja doprowadziłem, dokumentacja była rzędu powiedzmy 400-600 zł. I rolników odpłatność wynosiła 20%. Łatwo sobie policzyć, że 100 parę złotych płacił tylko sam rolnik. A dzisiaj, jeżeli będzie płacił to 5-krotnie albo 4-krotnie więcej, na pewno będzie chętnych mniej. A czy te melioracje, takie retoryczne pytanie, nie wpływają na odprowadzenie wód z terenów utwardzonych, z
działek czy cokolwiek? Bo na pewno tak. Ktoś powie, że to tylko korzysta rolnik. A gdzie są drogi powiatowe? A gdzie są drogi wojewódzkie? A gdzie są drogi gminne? Z tych dróg jest także odprowadzane. Ktoś powiedział, że te drogi nie odprowadzają. Z tych dróg jest nieodprowadzany. Żebym ja to udowadniał, robił operaty wodnoprawne, żebym udowodnił w tym kierunku. Prosta sprawa, można to udowodnić. Tylko za jaką cenę to trzeba to wykonać. Także tutaj bym szedł w tym kierunku, że te melioracje nie przyniosą tylko korzyści dla samych rolników, ale także odprowadzenie tych wód. Mówi się dużo o Proboszczewicy. Proboszczewice też potrzebują odprowadzenia wód. Mamy rowy, jakie mamy. Były pieniądze na to przeznaczone, jakie były. I dzisiaj wielokrotnie te stare, zupełnie zapomniane melioracje, to nawet nie były w spółce wodnej ujęte, ale są całkowicie zarośnięte. I gdy nie będziemy robić na przykład Proboszczewica, bo w niektórych miejscowościach, jak powiedzmy Wilno czy Maszewo, są wykonywane i można odprowadzić to i te wody odchodzą. Ale jeżeli nie będziemy robić na przykład Białej, też kiedyś ktoś się upomnie o to, że te wody też odchodzą z tej Białej. I z tych firm, które odprowadzają tutaj typowo Orlenowski na terenie i co ma przyległe do gminy Stare Białe, a należących już na terenie Płocka. Także melioracje są bardzo ważne. I z tego tytułu no, nie do końca ten budżet mi się podoba. To nie oznacza, że on jest najgorszy. Ale no jeżeli tutaj takie uwagi drobne, które informatyzacja tej gminy i inne rzeczy to są odrzucane, no nie wiem, no to są drobne kwoty, które można od ręki to wprowadzić, umieścić i zrobić. I tylko no, odrobinę dobrej woli. Bo tej woli nam wszystkim brakuje, ale żeby to wykonać, to nie potrzeba wielkich nakładów czy cokolwiek. A zmiana będzie na pewno duża. Dziękuję ślicznie bardzo. Dziękuję bardzo za uwagi pana radnego Rutkowskiego do budżetu. Proszę, czy ktoś chciał jeszcze się wypowiedzieć na temat budżetu? Proszę, pan radny Wiśniewski. Związane z budżetem, bo to jest pierwszy budżet, w którym gospodarka komunalna jest odłączona tak stricte od naszego budżetu i jak się czyta budżet, to nie mamy zadań inwestycyjnych zapisanych, o której tych inwestycji mówiliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o kanalizację Uraszewa Lwikowa i Wyszyny. Jest to wydawałoby się oczywiste. My tu później będziemy uchwalać uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych przez naszą spółkę. I tam ta inwestycja, ja czytając to zauważyłem, że ta inwestycja jest tam zapisana i właśnie chciałbym uspokoić, myślę, że jeżeli uchwalimy tą uchwałę, to mieszkańcy będą uspokojeni w tym momencie, bo tak naprawdę być może nie byłoby to widoczne, nie byłoby to widoczne, jeżeli chodzi o budżet. A to jest naprawdę bardzo ważna inwestycja dla tego środowiska. I dlatego chciałbym to właśnie wyjaśnić mieszkańcom, że nie ma to stricte w budżecie gminy, ale jest ta inwestycja zawarta w budżecie spółki naszej gospodarki komunalnej.
Dziękuję bardzo za swoje spostrzeżenia pana radnego Wiśniewskiego, natomiast no, mnie, na przykład to nie dziwi, nie jest to nasze, jest to inwestycja w tej chwili spółki wodnej, nie, nie nasza, w związku z tym nie znalazła się w naszych zadaniach inwestycyjnych, bo to nie są w tym momencie zadania inwestycyjne nasze. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa jeszcze da? Szanowni państwo, jeśli mogę sobie dwa swoje skromne zdania powiedzieć na temat tego budżetu. Co byśmy nie mówili, ile byśmy nie mówili, to nie będą wszyscy zadowoleni. Po prostu budżet jest skrojony na tyle, na ile nas stać. Więcej na dzień dzisiejszy nie możemy. Myślę, że zawsze w ciągu roku, tak jak jeszcze dzisiaj, mimo ostatniej sesji robimy zmiany. Jeśli będą pieniądze, będą zapewne zauważane przez nas wszystkich potrzeby i będziemy wprowadzać zmiany, będziemy je realizować. Póki co musieliśmy go tak, pan wójt musiał go tak skonstruować, żeby po prostu widzicie, że i tak mamy deficyt budżetowy. W związku z tym myślę, że to na dzień dzisiejszy na nic więcej nas nie sta. Rzeczywiście każdy by chciał więcej, każdy by chciał lepiej, każdy by chciał być zdrowszy, a nie zawsze tak wychodzi. Dziwię się tylko tutaj radnemu Rutkowskiemu w kwestii ograniczenia dyspozycji pana wójta do sumy 100 tysięcy złotych. Nie wiem, z czego to się bierze, z braku zaufania do tej osoby, czy no przecież 100 tysięcy złotych w dzisiejszych czasach to są zawiązane ręce, bo i damy, po to jesteśmy, żeby ewentualnie patrzeć mu na te ręce i dysponuje pieniędzmi, ale chyba póki co żadnych obiekcji co do wydatków nie mamy. W związku z tym myślę, no to jest uwaga pana radnego Rutkowskiego, miał takie prawo, ja również mam prawo wypowiedzieć swoją opinię. Prosił tylko bym pana wójta czy panią Zgarnik odpowiedzieć na pytanie pana Rutkowskiego odnośnie tej dotacji do Związku Gmin Rejonu Rutkowskiego, jeśli można. Panie przewodniczący, szanowni państwo, więc tak, 1 000 000 złotych to jest gadżet po prostu, jeżeli państwo uważacie, że jest za duży, no można go wykreślić, można złożyć 1 000 złotych, 100 tysięcy, to jest, chodzi o to, że może się zdarzyć sytuacja, w której przez 23 lata nie korzystałem i obyśmy nie korzystali dalej, że sytuacja taka, że po prostu trzeba będzie zapłacić jakieś tam spore należności i coś na przykład nie wpłynie, trzeba będzie, no nie wiem, wziąć bardzo szybko kredyt w wysokości 700 tysięcy złotych, zapłacić fakturę i ją za 2 tygodnie ten kredyt spłacić, która tym do polega. To musi się wszystko zamknąć w ciągu jednego roku. Kiedyś to było mniej, potem sami radni, pamiętam tu taki wniosek, że potrzeba podnieść, żeby tam nie drobić. To już jest, ja nie będę dyskutować, mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne, to jest ustawowy zapis w budżecie i nie będę ten temat dyskutował z państwem, bo tak naprawdę nie ma sensu i tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Marszałek województwa mazowieckiego ma 300 milionów złotych przy budżecie 3 miliardów, czyli 10%. To jest tam powiedzmy 3% z tego, co żeśmy mogli policzyć. Także to jest kwestia uznania. To nie jest istota problemu. Kwestia informatyzacji obsługi radnych gminy. Nie wiem, co pan radny ma na myśli po prostu, bo myśmy kiedyś prosili, żeby nam radni swoje adresy mailowe udostępnili. Nie wszyscy udostępnili. Ci, co udostępnili, kiedyś próbowaliśmy to sprawdzić, okazało się, że po prostu adresy są już nieaktualne, wykreślone, wypadły, czyli nie były w ogóle używane i tam jakiś okres upływa, to oni po prostu automatycznie to likwidują. W związku z tym, no zacznijmy od prostszych spraw, no powiedzmy załóżmy, ale to rada, to jest problem nie wójta, tylko rady gminy, prawda? Zresztą trudno podejmować takie procesy, powiedzmy na 10 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady, to można mówić o tym na początku rady, ale okej, zacznijmy na początek, powiedzmy, że będziemy państwu przekazywać wszystkie zawiadomienia na sesję, wszystkie dokumenty drogą elektroniczną, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie ma problemu, bardzo chętnie. Tylko żeby wszyscy to po prostu czytali, no i musimy mieć tą świadomość, że prawo wybrania do rady gminy mają osoby młode,
lepiej czy gorzej wykształcone, ale też i też w wieku, gdzie z komputerem mogą mieć problem. A poza tym są ludzie, którzy się doskonale czują, czytając jakieś informacje z laptopa czy z tableta w tej chwili, a są tacy, którzy sobie to muszą wydrukować i mieć to na papierze, bo sobie robią dodatki, lepiej się z tym czują. W związku z tym wydrukowanie chociażby takiej ilości tych dokumentów, jakie są potrzebne, jak ktoś chce to sobie zczytać, to to są jakieś tam koszty. W związku z tym to proszę nie do nas, tylko najpierw po prostu Rada Gminy niech uzgodni między sobą wewnętrznie, co ma być, wtedy będziemy realizować, bo to nie jest problem. I to nie jest problem natury finansowej, tylko natury po prostu mentalnościowej leżącej po Państwa stronie. Także my jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju nowinki elektroniczne. My posługujemy się podpisem elektronicznym, przesyłamy sobie masę dokumentów i też ograniczamy ilość dokumentów wewnętrznych, papierowych po prostu. Nie wszystko się na to część musi wyświetlać na papierze, ale to nie po nas jest trudny problem, także proszę nie podnosić tego problemu, że to się nie pojawiło, ponieważ nie było tego problemu podnoszonego. W związku z tym proszę nie do nas z tymi pretensjami. Również kwestia ryczałtu dla sołtysów. Przepraszam bardzo. Była mowa o podniesieniu tego minimalnego ryczałtu dla małych sołectw, ponieważ oni tak naprawdę mają sporo pracy, a dostają tak naprawdę symboliczne pieniądze chodzi o wynagrodzenie prowizyjne. Czyli tutaj po prostu tej minimalnej kwoty za prowizję była tutaj mowa, o tym żeśmy tam kiedyś dyskutowali, żeby się nad tym zastanowić. I okej, będziemy się zastanawiać, natomiast proszę mi nie mówić, że raptem spada na nas informacja, że mamy ustalić czytar dla sołtysów. No przepraszam bardzo. To jest pierwszy głos dyskusji o tym. Przepraszam bardzo, drugi głos, bo na komisji pan radny Mikołajczyk stwierdził, że gdzieś tam czytał, że w gminie gdzieś tam wprowadzono ryczałt dla sołtysów, ale to powiedział nie jako sprawę do dyskusji, tylko jako ciekawostkę, że bo sam był tym, że tak powiem, zaciekawiony. I tyle. Także no, oczywiście możemy dyskutować na temat zupełnego innej formy wynagradzania, powiedzmy, sołtysów, ale nie, to proszę nie robić tutaj zarzutu na ostatnim etapie, że tak powiem, procedury uchwalania budżetu. Inwestycje, to powiedziałem, no taki jest układ, że mamy dwie duże inwestycje zapoczątkowane, no i o tym, co mówiłem, no trzeba budować, natomiast tam gdzie są ludzie po prostu, natomiast takie procentowe określenie powiedzmy, że na te małe miejscowości będzie jakiś czy klucz robimy, że dla Dziarnowa to jest 8%, dla Zalesia to jest 12%, a dla Maszewa Dużego to jest 15%. Będzie taka sytuacja, że będzie ważna inwestycja do zrobienia w Maszewie Dużym i nie zrobimy, bo zabraknie 8 000 zł, a musimy zrobić jakiś gadżecik w Dziarnowie, prawda, to oni mają pieniądze, trzeba to wykorzystać. No, gdyby tak ustawodawca chciał zapisać, to by tak zapisał w ustawie o finansach publicznych, a tak nie zapisał, w związku z tym no, podejmujemy, musimy takie decyzje podejmować, jak podejmujemy. Co do tego nadzatrudnienia czy wzrostu, to przepraszam bardzo, ale niech pan radny uszczegółowi, do czego porównuje. Bo to się ładnie mówi, że jest wzrost zatrudnienia, to bardzo proszę jakieś konkretne liczby, bo ja tego wzrostu zatrudnienia to w urzędzie jakoś tak nie widzę, ani też nie widzę jakichś tam rażąco większych kosztów na utrzymanie urzędu. To proszę porównywać, proszę powiedzieć, o jakich kwotach mówimy z lat poprzednich i z roku bieżącego, bo to się łatwo mówi, że wzrost wynagrodzeń, czy wzrost kosztów obsługi powiedzmy urzędu czy tego, ale konkretnie, bo ja tego nie widzę tak naprawdę i tutaj patrzyłem i w jedną i w drugą uchwałę tego tak naprawdę nie widzę. Oczywiście kwestia GOKiS-u, ale tak naprawdę gro pieniędzy w GOKiS-ie to są wydatki na utrzymanie obiektów, które GOKiS ma na utrzymanie i klubów sportowych i praktycznie rzecz biorąc to jest podstawowa. Tak naprawdę z urzędników to jest tam
dyrektor i księgowa, która nie jest zatrudniona nawet na cały etat. To jest zatrudnienie dodatkowych pracowników, a jeśli chodzi o spółkę, to jest zatrudniony prezes, jeden młody inżynier po prostu jest zatrudniony po to, żeby się po prostu uczył swojego fachu, bo uznaliśmy, że no musimy mieć przynajmniej dwóch takich ludzi, którzy będą, tak powiem, uczyć się gospodarowania tą siecią wodociągową i kanalizacyjną, bo jeden po prostu też młody chłopak, ale jest z większym doświadczeniem, jest po prostu za mało. I też praktycznie rzecz biorąc, przeszli od nas ludzie do spółki. Także jest po prostu w urzędzie za mało ludzi do tego, co mamy, co my robimy, do tych wielu rzeczy po prostu, bo się z wieloma rzeczami nie wyrabiamy i po prostu część drobnych rzeczy niestety wypada, bo to jest to, co się dzieje, to jest wariactwo, o którym Państwu tak naprawdę nie będę mówił, bo Państwa to nie interesuje. Urząd ma dobrze pracować, ale po prostu urzędników jest za mało. I natomiast już mówienie o tym, że jest wzrost tak jakiś totalny z tych urzędników, to przepraszam bardzo. Wydajemy 14 milionów złotych na utrzymanie szkół i przedszkoli. Tak naprawdę nikt przy tym nie pracuje. W innych gminach mniejszych są zespoły obsługi oświaty, zupełnie oddzielnie, które się tym zajmują. Tak naprawdę wójt się zajmuje sprawami takimi organizacyjnymi jako inspektor oświaty, bo się musi na tym znać. I jedna czy dwie dziewczyny, które siedzą w księgowości, które naliczają pensje i szkołą, i gminie, i wszystkim innym. Tak naprawdę się tam znowu mam te pieniądze. Także to jest niczym nie uzasadniona, powiedzmy, uwaga. I jeżeli pan radny ma jakieś informacje, to proszę tutaj na mnie przytoczyć, co do czego porównuje, z czego wynika, bo po prostu ja tego nie zauważam. Kwestia melioracji. To, że dzisiaj z rynku wynika, że koszt opracowania hektara dokumentacji kosztuje 1000 zł, a jak ja byłem prezesem spółki, to kosztowało 400. No jak ja byłem młodym wójtem, to zarabiałem po prostu śmieszne pieniądze w stosunku do tego, co zarabiam teraz. Ale zarabiam, podejrzewam, mniej więcej tyle samo, albo nawet mniej niż zarabiałem, powiedzmy, 10 lat temu. Bo inflacja swoje robi, no to co można porównywać? Rzeczy, kiedy robiliśmy melioracje na 90-70 hektarów, powiedzmy, dopinaliśmy do istniejącego układu, żeby to spiąć i powiedzmy zaczynać od nowa, tak powiem, cały zakres melioracji. Będziemy to robić, tylko po prostu, no, przepraszam bardzo, moje pytanie odnośnie melioracji. Na jakiej podstawie my mamy wpisać jakąkolwiek złotówkę na melioracji? Na jakiej podstawie? No nie ma podstawy. Nie ma podstawy. Nie jest nasze zadanie. Melioracja to jest zadanie marszałka województwa robione z budżetu państwa. No i to się nie zmieniło. No, także tutaj to my musimy to oprzyrządować, poszukać pieniędzy, znaleźć tych chętnych, tych rolników, czy w ogóle są zainteresowani w jakimkolwiek podejmowaniem tematu projektowania melioracji. Takie spotkanie pewnie w styczniu i w lutym w tych miejscowościach zrobimy. I dopiero porozmawiamy, co z tym panem dalej robi, bo to nie jest sztuka, że wpiszemy tysiątki, tak jak rada by nam to, Izba by nam to wyrzuciła. To samo dotyczy oczyszczalni przydomowych. To też nie jest do końca zadanie własne, była mowa, że będziemy robić w momencie, kiedy uzyskamy możliwość wsparcia tego zadania z pieniędzy zewnętrznych. Nie ma na razie takich możliwości, nie uzyskaliśmy żadnych dotacji. W związku z tym kombinujemy cały czas, analizujemy, piszemy, wyjaśniamy, przygotowujemy, natomiast musimy, no bo to jest również zadanie będące po stronie właścicielskiej, a nie po naszej. To możemy pomóc, bo po prostu to trzeba wszystko poprzyrządować. Związkowi składkę członkostwa dla związku gmin płacimy w wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie na podstawie liczby mieszkańców. W budżecie mamy zaplanowane kwotę 20 tysięcy złotych jako składkę członkostwa. Natomiast wszystko, co innego płacimy, to płacimy na zadania, które
które są realizowane, nasze zadania przez Związek Gmin, na przykład te wyspańskie psy, które mamy umowę z SIT-ą w ramach Związku Gmin, utrzymanie tych psów, odławianie, powiedzmy nami, ich tam obsługa weterynaryjna i tak dalej, wszystko co się z tym wiąże. Czy to jest zadanie własne, które w zależności od liczby tych miejsc ma gmina. Natomiast oczywiście za odpady nie płacimy nic, ponieważ odpady mają się finansować sami. W związku z tym jest to scenowane na Związek Gmin, koniec kropka. I Związek Gmin ma taką składkę ustalić, żeby opłat, które uzyska, również pokryć obsługę administracyjną. Także tutaj to nie płacimy żadnych pieniędzy. Co do kanalizacji, budowy kanalizacji w Ludwikowie, no to tak jak pan przewodniczący powiedział, no jest to w tej chwili, to wszystko jest scedowane na spółkę i spółka się musi z tym tematem teraz, tak powiem, jak to mówią w takim młodzieżowym slangu, ogarniać. No, musi kombinować, żeby po prostu te inwestycje przygotować, realizować. Jak będzie brakować pieniędzy, nie będzie miała możliwości, a będzie chciała, będą naciski, żeby tą inwestycję czy inną realizować, no to będzie po prostu do nas tutaj dążyć o podwyższenie kapitału, o jakieś tam dofinansowanie i tak dalej. Także w tej chwili jesteśmy na etapie takim, że praktycznie czekamy na dostarczenie map do celów projektowych dla całego terenu. Mapy są zlecone i tak gdzieś na początku stycznia powinny być. Będziemy zaczynać, spółka będzie zaczynać proces projektowania, natomiast no, też są tam jakieś możliwości, bo wiemy, że marszałek województwa w styczniu ogłosi nabór jeszcze na perspektywę 7-13 z progu na gospodarkę wodka. Czyli po prostu też będziemy się musieli zastanowić, czy z tego, bo jeszcze nam zostało z tych pieniędzy około 2 milionów złotych, które może gmina dostać. Może, ale to tylko jest możliwość, natomiast nie jest tak, że te pieniądze się nam należą. My musimy złożyć wniosek, ten wniosek obronić, on musi być dobry, musi być dobrze opunktowany, żeby po prostu w tym rankingu był nad kwestią, czyli miejscu, gdzie są pieniądze. Także to jak gdyby generalnie zagadnieniami gospodarki wodno-ściekowej będzie się zajmować spółka. Ja tak mówię, jeżeli spółka, powiedzmy po analizie sytuacji uzna, że nie ma możliwości sfinansować jakiejś tam inwestycji, a ona jest dla nas bardzo ważna, to będziemy musieli i po prostu pomagać, tak jak to robią, nie wiem, no, wodociągi dla wodociągów płockich, prawda? Jeżeli są inwestycje, które przewyższają możliwości finansowe, bo spółka nie może uzyskać pieniędzy od nas, czyli od użytkowników sieci wodka na inwestycje. Spółka sobie wrzuci w taryfy odpisy amortyzacyjne tego, co ma na stanie. Natomiast i to będzie miała jak gdyby pieniądze na inwestycje. Natomiast nic innego w inny sposób nie może tych pieniędzy pozyskać na inwestycje, czyli albo udziałowie zwiększa aport, albo po prostu pieniądze zewnętrzne. Pieniądze zewnętrzne, albo szeroko rozumiane środki unijne, albo pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska, bo innych możliwości na gospodarkę wodno-ściekową nie ma. Co prawda są, bo może partnerstwo publiczno-prywatne, ale to jest wielka przyszłość. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos w dyskusji na temat? Proszę bardzo, pan przewodniczący Krzysztof. Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni i sołtysi. Ja sprawie budżetu, własne spostrzeżenia i podsumowanie powiedzieć. Uważam, że ten budżet no, jest jaki jest. No, nie wszyscy jesteśmy zadowoleni, ale nie da się, bo pieniądz jest, który jest. Mam tylko nadzieję, że no, jak tu wcześniej było zaplanowane, finanse pan wójt zaplanował, że będą takie dochody z podatków. Po burzliwej dyskusji to wszystko utrzymane zostało, jak sobie pan mówi, życzył. I mam tylko nadzieję, że w ciągu roku nam nie trzeba będzie robić takich rzeczy, że jakieś inwestycje ograniczać. To myślę, że no, to było zaplanowane tak, no,
pewnym gazetkiem czy na jakiś grunt i że będzie to realizowane, no tylko pomagać tej realizacji, nie przeszkadza nam się uważać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos w dyskusji nad budżetem? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję nad projektem ustawy budżetowej. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej w gminie Stara Biała na 2014 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie. Przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Zaglądam 30-minutową przerwę.